Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku. Rozpoczniemy od otwarcia boosterków, które zostały rozdane na Discordzie. Jeżeli chodzi o zwycięzców, ja muszę sobie tutaj zobaczyć na ściągę, mam zrobioną. Wygrał tak, Gombi, Niemiec, Baciek i Koli. W tej kolejności będziemy otwierać, zaczynamy od Gombiego. Jakiś taki ci przelosuję. Alternate z tego pudła został rozdany wczoraj na Discordzie. Tak, robiliśmy takie losowania co chwilę na Discordzie, naprawdę mega energia, super było. Kto nie wbił jeszcze na Discorda, to link jest w opisie do tego kanału. No i koniecznie zostawcie suba, bo lecimy po tysiaka. Tam już chyba niewiele brakuje, może ze 200. Okej, Gombi, trzymam za ciebie kciuki. Niestety, mało eta. Więc zasady są takie, że wysyłamy odfałki. Wysyłamy odfałki w górę. Niemiec zgarnął tego alternata. To Niemiec. Zobaczymy, czy coś ci do tej paczki dołożę. No. Nie chcę ostrości złapać. Co jest? Ej, telefon. Dobra. Gdzie problemy techniczne? O, proszę, Chandelure V. Więc te karty lecą do Niemca. Ja muszę je tutaj odłożyć, będę wiedział, że to jest twoje. Baciek, czyli Niemiec, niezły farciarz. Nazgarniał naprawdę chyba najwięcej ze wszystkich. Baciek, Zorara na rewersie i zwykły Electrode. I zostaje Koli, trzymam kciuki. O, Cinderace V, więc Koli, gratulacje. Lecisz do zwycięzców i paczuszki będą jutro wysłane. Super, więc tak, ja was zachęcam. Zaraz na Discordzie wrzucam losowanie na kolejne 3 boostery. Bo jeszcze 3 zostały i tam można na Discordzie dołączyć. Ja na odcinku je otwieram i odfałki w górę wysyłam. A co na dzisiaj? Na dzisiaj coś przepięknego. Coś po prostu prześlicznie super. Jeżeli chodzi o cenę, 149 zł detaliczna, ale z tego co widziałem, wiele sklepów próbuje sprzedawać to o wiele, ale to o wiele drożej. I ciekawe dlaczego, bo w sumie dużo było tych boksów, na Rebelu również się pojawiły. Patrzcie, co tu się wydarza. Nie pożałowali kleju do mojego. Aż się sypie ten klej. Jezu. Dobra. Ja sobie to zacznę otwierać. Pies szczeka aż z wrażenia u mnie. Promeczki. Promeczki alternate, co? Gruba sprawa, naprawdę. Przepiękne są. Dobra, na razie ja muszę je gdzieś odłożyć. To też jest prześliczne. Jest idealnie wykonane. Sztos. Szkoda, że nie ma jakichś takich podstawek, albo nie wiem, koszulek na te jumbo, top loaderów na te jumbo, coś mogliby porobić, bo to totalnie bez sensu. Fusion, Vivid, Fusion, Evo i Rebel Clash, ciekawe. I kodzik z całego boksa dla was. A, zapomniałem. Tu jeszcze jest kozacka przypineczka. Nie, naprawdę... Sztos te boksy. Kodzik poszedł, dobra. To będzie Vaporeon, ja to u góry sobie oznaczę, oprę sobie te jumbo, nie wiem, wy chyba nie będziecie tego widzieć. Otwieramy Jolteonka. Szkoda aż je otwierać, naprawdę ładne boksy. Takie fajne by wyglądały na półce, kolekcjonersko.
Przepiękne. Tutaj damy sobie Jolteona. Ten sam zestaw boosterków. Kodzik dla Was tutaj proszę. I przypineczka. Sztos. I został nam ostatni boksik. Flareon. Dajcie znać w komentarzu, który najbardziej Wam się podoba. Mi chyba Flareon, nie wiem, jakiś tak kolorystyka taka żywa. Oczywiście wszystkie są sztos, ale mi chyba najbardziej podoba się Flareon. Bardzo jestem ciekawy, który Wam się najbardziej podoba. Dobra. Tak się prezentują promeczki, a potem sobie powkładam w koszulki i w toploaderki. Bo te promki to naprawdę są kozackie. No dobra, i mamy Flareona Oversize. Boosterki z Flareona. Kodzik. Przypineczka. Tak się prezentuje. Fajna. Bardzo szczegółowo są wykonane. Dobra. I teraz tak. Zrobimy sobie pojedynek. Vaporeon kontra Jolteon kontra Flareon. Piszcie w komentarzu, kto według Was wygra. Zaczynamy od Fusion Strike z Flareona. I zobaczmy. Garbadorek, Eldegoss, Banary, Klopowóz, Tynamo, Zorua. Na rewersie Morgrem i zaczynamy od zwykłego Rare. Fusion z Jolteona. Lecimy. A wy w tym czasie dołączajcie do Discorda, bo zaraz będzie losowanko. Nie chcielibyście przegapić, ale nie zapominajcie też o subie, bo wczoraj wygrała osoba, która była na Discordzie, a nie subskrybowała kanału na przykład i to jest trochę przypał. Trzeba też powiązać konto Discorda z YouTube'em, ale to już na miejscu. Wszyscy Wam wytłumaczą. Staful, Sigleaf, Toxel, Maloeta. No to tak sobie. Dobra, co tu teraz jest? Evo, Rebel. Może teraz polecimy z Vividem. Damy sobie Vivida na górę. I od lewej teraz. Galvantula na rewersie. I zwykły Donphan. No na trzy boksy fajnie by było mieć chociaż jeden jakiś. O, tu jest Galarian Darmanitan V. A w Vividzie z Flareona jest grubo. Bo mi coś błysnęło. Trzymajcie kciuki, żeby to był jakiś totalny sztos. Wishmur, Ninkada, Wooper, Misery, Beldam, Lucario na rewersie i jest sztos jakiś. Nessa. Przepiękna karta. Naprawdę karta jest przepiękna. Tak się prezentuje, naprawdę fajnie. Nie wiem, wyłączył mi się automatyczny fokus. Trochę mnie to denerwuje. Z czego to wydrupiło? Z tego. Dobra, jesteśmy chyba w
połowie, prawie że. No na razie jeden trainer to taki naprawdę kozacki. Polecimy teraz z Evolving. Flaronic. Evolving bardzo lubię. Więc Flaronic mógłby nam coś tu fajnego kopsnąć. Aroma Lady na rewersie. Oj, Dracozol V. Więc jest to jakaś fałeczka. Teraz Jolteon. Ja już się nie mogę doczekać Brilliant Stars, to prawda. Czekam już naprawdę z utęsknieniem. Scrafty na rewersie i zwykły Tivul. I Evolving z Vaporeona. Bo osobiście Fusion jakoś mi się bardzo nie podoba. Fletchling. Hitmonchan na rewersie i zwykły Milotic. No coś nie chcę. Nie chcę dawać, nie chcę oddawać ten Evolving na razie coś z tych boksów. Dobra, zostało nam Fusion i Rebel Clash. Otworzymy sobie Fusion Rebel Clash. To też nie jest jakiś mój dodatek, który uwielbiam, ale jest już starszy, więc zostanie na sam koniec. Shellder, Voltorb, Pansage, Shellder i na rewersie Shellderek i na rerce Absolek zwykły. Teraz tutaj z Flareona Vimaxik. Lecimy z boosterkiem. Wszyscy już zasubowali kanał. No, dobicie do tysiaka, to rozdamy może booster boxa. Co o tym myślicie? Nic tu nie ma. I Fusion tutaj jeszcze z Vaporeona. Tu mogłoby być coś już. Drillbur, Banelby, Turtonator i o, Greninja V. To fajna karta. No nie wiem, ale i tak na razie wygrywa Flareon, bo ta Nessa po prostu tu zmiotła, tak? Więc otworzymy tutaj, nie, otworzymy od Nessy. Zobaczymy. No Rebel to już 2020. To już ma swój czas. Skwowet Tranquil i mamy Toxtricity VMAXa. Bardzo ładna karta. No więc powiem wam, że Flareon. Chyba Flareon jednak. Jak ktoś wziął inny, to może być różnie. Flareon oddaje, jak nic. Galarian miał i Seismitoad i ostatni pak z Vaporeona. Banelby, Phantom, Drippy, Palpitoad. O, fajny. Naprawdę fajny. Fajny ten rewersik. No i Cramoran zwykły, no. No dobra, to jakby nie patrzeć, w Vaporeonie i w Jolteonie nie bardzo coś było. A w tym tutaj Flareonie, Toxtricity, Nessa, no i promki. Promki najważniejsze. Promki i tak naprawdę te boksy można kupić dla samych promek. No, szczerze mówiąc, nie wiem, czy opłaca się kupować je po 300 zł, trochę niektóre sklepy poniosło z tą ceną. Nie wiem dlaczego, nie wiem na czym to polega, może dostali po 5 tych boksów i po prostu nie opłaca im się taniej ich sprzedawać, żeby trochę poleżały u nich na magazynie i powyglądały na sklepie. Bo za 200 jakby wrzucili, to pewnie by się sprzedało od ręki. Na Rebelu były po 149, Poke Collect 175 z moim kodem bodajże, więc naprawdę te ceny były jeszcze zjadliwe. No dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapę koniecznie, suba, zostawcie jakiś komentarz, który box według was jest najfajniejszy, albo który wam udało się dorwać. No i jesteśmy w kontakcie i wbijajcie na Discorda, bo wczoraj był live na Discordzie. Rozdaliśmy większość tego booster boxa, który był dla widzów. I myślę, że takie akcje będą się pojawiały po prostu jakoś czasami na Discordzie, czy to odpalimy live'a na YouTubie i będziemy takie paczki rozdawać. Tylko subujcie kanał, żebyśmy dobili do tysiaka. Dzięki, że jesteście i cześć!